Odkryte korty tenisowe, budynki administracyjne oraz parking. Od niedawna cały ten teren należy do miasta, które odkupiło go od Mostostalu Zabrze. Kolejny krok, który pozwoli zbudować właśnie taką ofertę dla miłośników tenisa, bo przypomnę, że w sąsiedztwie znajdują się korty kryte, które miasto zbudowało. Na te inwestycje miasto pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, czyli przy stadionie taki kompleks tenisowy, korty otwarte, korty zamknięte. Widzimy, że Zabrzanie nie tylko amatorsko z tych kortów korzystają, ale też młodzież rozwija się pod kątem bardziej sportowym, więc po prostu kolejna taka będzie możliwość, aby im tą ofertę urozmaicić. Zmiana właściciela nie oznacza jednak zmiany w funkcjonowaniu klubu sportowego Mostostal Zabrze, który ciągle pozostaje dzierżawcą kortów. Dla użytkowników tych kortów nic się nie zmieniło. Dobra sytuacja jest natomiast dla zarządzających, czyli dla kierownictwa klubu, dlatego że mamy jeden podmiot, z którym będziemy się rozliczać i od którego będziemy dzierżawić cały teren. Natomiast dotychczas dzierżawiliśmy od Mostostalu i od samorządu, czyli od miasta, a w tej chwili będzie tylko od miasta. Natomiast dla uczestników korzystających z obiektu nic się nie zmieniło. Ani ceny, ani warunki wynajmu, wszystko po starych zasadach. Tenis w Zabrzu cieszy się dużą popularnością w każdej grupie wiekowej, a na kortach często odbywają się turnieje. Już kilka imprez odbyło się tej zimy, czekamy na następne, na wiosenne. Bardzo ważny turniej międzynarodowy, mamy seniorów z różnych państw Europy, nie tylko Europy, będą uczestniczyć w tym turnieju. I młodzieżowe turnieje seniorów, juniorów, skrzatów, także mamy obłożenie w weekendy oczywiście maksymalne. Natomiast w ciągu tygodnia jest możliwość korzystania z kortów. Na zabrzańskich kortach grało i ćwiczyło wiele sław polskiego tenisa, m.in. Grzegorz Panfil i Agnieszka Radwańska. Sam klub również może pochwalić się wieloma sukcesami. Nie brakuje w nim także młodych zawodników, którzy w przyszłości mogą zapisać się w historii tenisa. Wizytówką naszą jest Karolina Bartusek, która była mistrzyni Polski, obecna mistrzyni Polski w deblu i wicemistrzyni w singlu. Natomiast inni zawodnicy, no to trzeba trochę cierpliwości, niekiedy 3-4 lata, żeby wychować czołówkę chociażby krajową. Także na to trzeba trochę cierpliwości i jeszcze musimy poczekać. Pierwszy klub tenisowy w Zabrzu powstał w 1934 roku.